No więc witam Was wszystkich serdecznie z samego środka Cieśniny Irbieńskiej, którą wpływamy na Zatokę Liwońską. No i konia z rzędem temu, no daj łapkę, napisz jeśli wiesz, gdzie się znajduje. A teraz krótka podpowiedź dla uproszczenia. Cieśnina Irbieńska jest pomiędzy Zatoką Ryską a Bałtykiem Centralnym. Tu właśnie jesteśmy, zmierzamy pomalutku do Rygi. Zapraszam do oglądania. W rejs wokół Bałtyku ruszyliśmy z Gdańska i postanowiliśmy troszeczkę inaczej podejść do nawigacji, troszeczkę poważniej, porządniej poćwiczyć sobie papier. W związku z tym mapy generalne Bałtyku, na których zaznaczamy. Zobaczcie sami. Pierwszy nasz skok przez Hel do Lipawy. Zupełnie fajne miasteczko, chociaż niektórzy mówią, że tu nic nie ma, ale jest. Zobaczcie. Przystanek pierwszy to Liepaja, czyli po polsku Lipawa, ale nie mówmy tego przy nich, bo sami nie mogą się zdecydować, czy to polonizm, czy rusycyzm i troszeczkę się obrażają, więc trzymajmy się tej łotewskiej nazwy. Za mną pomnik rybakom i marynarzom, którzy nie wrócili z morza. Ten pomnik matki z dzieckiem oczekującej na marynarza. Nie będę pokazywać Lipawy, bo tutaj w tym odcinku możecie obejrzeć sobie sprzed 2 lat inną relację. Kawałeczek rzućcie okiem, jak to wygląda, bo miasteczko bardzo miłe i sympatyczne, a my niedługo będziemy lecieć dalej na północ. Miejsce przez nas odwiedzone to Pawilosta, w której naprawdę niczego nie ma, ale była jedna rzecz dla nas bardzo istotna, mianowicie paliwo. Mogliśmy zatankować i ruszyliśmy dalej do Windawy, czyli Ventspils, które było no, takim rzeczywistym celem. Też chodziło o to, żeby poznać troszeczkę to miasto i jego mieszkańców. Ventspils, czyli Windawa po naszemu, to miejscowość, która na pierwszy rzut oka przypomina styl władysławowski, zwłaszcza ten budynek za mną, jako żywo przypomina budynek we Władysławowie. Duży port rybacko-jachtowy, wysokie nabrzeża, ale w stanie bardzo fajnym wbrew pozorom, dlatego że toalety właśnie w remoncie, jesteśmy jednymi z pierwszych ich użytkownikami, prysznice podobnie. Poza tym władysławowskim stylem tutaj w porcie miasteczko jest zgoła odmienne i zaraz tam pójdziemy. Starych, zabytkowych, wycofanych z użytkowania, ale odmalowanych i porządnie postawionych gdzieś tam przy chodniku na skwerze jest tutaj no, dobrych kilka, takie nawet małe, powiem, multum. No i jaka różnica, bo u nas tego typu jednostki wycofane z obiegu by gniły w krzakach, w rękach czy to państwowych, czy prywatnych, w najlepszym razie zajmowały bezużytecznie miejsce w marinach, a tutaj Benz, proszę bardzo, nawet są zrobione schodki, można wejść sobie na pokład, no atrakcja turystyczna.
znów, to nie jedyne oblicze Windawy. Miasto to ma trzecie oblicze, czyli właśnie te bloki z wielkiej płyty, pamiętające najwyraźniej czasy radzieckie. Zastanawialiśmy się, czy brzydsze niż w Polsce, czy mieliśmy dokładnie takie same, więc jeśli ty mieszkałeś lub mieszkałaś w bloku, to napisz, czy jest gorzej, czy nie. Z Windawy ruszamy dalej na północ i płyniemy właśnie przez Cieśninę Irbieńską w Zatokę Ryską. Tu również jest moc atrakcji, emocji i żeglarskich wrażeń. Ruchno to mała wysepka, prawie że na samym środku Zatoki Ryskiej, czyli Liwońskiej. Świetne miejsce, żeby zatrzymać się w drodze do Rygi albo w drodze z Rygi na północ w kierunku Tallina, w kierunku Helsinek. Miejscówka świetna, spokojna, cicha. Miejsc w marinie oczywiście aż za dużo. Ciekawostką jest to, i to od razu zwraca uwagę, że wszystko zostało tu zrobione na wysoki połysk. Bosmani bardzo sympatyczni, prawdę powiedziawszy, odczuwalne jest to, że siedzą na tych etatach w bosmanatach i się trochę nudzą, bo jak widzą wchodzący jacht, to od razu bardzo chętnie przybiegają odebrać cumy, pomóc, no wskazać miejsce, to wiadomo. Ewidentnie jesteśmy dla nich rozrywką i dostarczamy im nowych wrażeń. Także z tego powodu współpraca z bosmanami bardzo sympatyczna. Cała właściwie Estonia, z tego co ja wiem, z tego co wiem od innych, jest właśnie taka odnowiona. Ten port tutaj na wyspie Ruchnu, no jakby go porównać z tym, co tu było kiedyś, to po prostu nie ma porównania. Nowe pomosty, nowe Y, nawet znalazłam jedną niedoskonałość w ichniej locji, mianowicie według książki tutaj nie ma stacji paliw, a według tego, co jest na nabrzeżu, już jest. Nowiutka, świeżutka, no prawie, że jeszcze folie na wyświetlaczach nie odklejone. O Ruchnu myślę, że będzie okazja porozmawiać troszkę szerzej, bo wioseczka jest ciekawa. Nie tylko porcik, nie tylko marina, ale również muzeum, ale to sądzę, że w przyszłym tygodniu. Oczywiście zapraszam na rejsy, zapraszam do dania łapki, suba, zostawienia komenta. Napisz, jak ci się podobają te miejsca, jak ci się podoba taka trasa, co o tym myślisz, czy będzie w przyszłym roku podobna trasa. To zależy od ciebie. W tym roku będzie jeszcze sporo Danii, a przyszły rok będzie się dopiero wykuwać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, hej!